co się dzieje w Polsce, szanowni państwo, co się dzieje w Polsce i co się dzieje z Polakami na świecie. Polacy są w totalnym szoku, nie dowierzają, że jest taka sytuacja w Wielkiej Brytanii. Mówią, że nie wiedzieli, że funt brytyjski tak się zawala, wielu Polaków chce uciekać z Wielkiej Brytanii. Jeszcze inni mówili, że nawet chcieli pojechać do Wielkiej Brytanii, no ale teraz to już nigdy nie pojadą do Wielkiej Brytanii, no bo przecież Wielka Brytania jest w totalnej zapaści emerytalnej, walutowej, ale także wielu innych zapaściach. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, przecież tutaj mamy ten wykres franka szwajcarskiego do funta brytyjskiego, który pokazuje, że funt brytyjski załamał się z 6,5 franka szwajcarskiego do 1 franka szwajcarskiego za funta brytyjskiego. To tak jakby się zawalił funt brytyjski z 7 zł na 1 zł. Taka jest dla polskiego złotego, taka jest rzeczywistość. I coraz więcej Polaków się pyta, no czy można sprzedać w Polsce te 10, znaczy się, czy można, czy dalej istnieją możliwości takie, aby sprzedać na przykład nieruchomość w Londynie czy w Wielkiej Brytanii i kupić sobie za to 10 kawalerek w Polsce, a żyć za to w Hiszpanii niczym brytyjska arystokracja. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość, że w Wielkiej Brytanii ludzie są w szoku, zapomnieli ludzie przez rok 2020, 2022 ludzie zapomnieli, że przecież w Wielkiej Brytanii jest załamanie emerytalne. Przecież w Wielkiej Brytanii emerytura została ustalona na 68 rok życia. Znaczna część ludzi już, wszyscy już dzisiaj przychodzą w wieku 66 lat i kilku miesięcy, zaraz będą wszyscy przechodzić w wieku 66,5 roku i 67 lat, a następnie tam za 10 czy 15 lat będzie to lat 68. My mamy sytuację w Polsce, gdzie no, ludzie przechodzą na emeryturę w wieku 50 lat, 55, no dosłownie ludzie przechodzą na emeryturę w Polsce o 18 lat szybciej, aniżeli wy w Wielkiej Brytanii. No taka jest rzeczywistość, bo jeżeli ktoś w Polsce przychodzi na emeryturę w wieku 50 lat, a ty jesteś zmuszony, ty i twoja żona, twój mąż, prawda, jesteście zmuszeni do pracy w Wielkiej Brytanii do 68 roku życia, to sobie człowiek myśli, no coś jest nie halo. Jak to jest, że jeszcze w krajach, no właściwie dosyć dobrze rozwiniętych, jak Polska i wiele krajów innych europejskich, dalej emerytura potrafi być w wieku 55 lat, no bo przecież w Polsce cała masa, setki tysięcy ludzi rocznie dalej przychodzi na emeryturę w wieku 50-55 lat. Setki tysięcy, na przykład funkcjonariusze, prawda, policji, wojska, SOP-u i wszelakich innych funkcjonariusz Rzeczypospolitej przychodzi na emeryturę w wieku 55 lat. To jest o 13 lat szybciej niż wiek emerytalny Wielkiej Brytanii, czyli Polak sobie przychodzi w wieku 55 lat, wielu, setki tysięcy rocznie, prawda, naprawdę, no bo przecież funkcjonariuszy jest kilkaset tysięcy, no i każdego roku kilkaset tysięcy przechodzi na emeryturę, prawda, no bo przecież, znaczy kilkaset tysięcy, ileś tam tysięcy, prawda, przychodzi na taką emeryturę, no taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość, bo jedni odchodzą, drudzy przychodzą, no taka jest przecież kolej rzeczy. No i ludzie sobie myślą, jak to jest, że ta Wielka Brytania trzeszczy w posadach, że no, robienie biznesu, no dużo ludzi nawet o tym nie wiedziało, są w szoku, szanowni państwo, są naprawdę w szoku, w totalnym szoku, że w ogóle nawet biznesu nie opłaca robić się przez Londyn. No bo proszę zobaczyć, no, przecież to jest, ludzie myśleli, no tak, że się opłaca robić przez Londyn, ale wychodzi na to, że tylko i wyłącznie robienie biznesu przez Szwajcarię, to już nawet nie chodzi o Polskę i nasz wiek emerytalny 55 lat, a wiek emerytalny Wielkiej Brytanii 68 lat, bo wiadomo, że normalny wiek emerytalny w Polsce to jest 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, czyli kobiety przechodzą dalej o 8 lat szybciej, 7 lat szybciej niż w Wielkiej Brytanii. No ale dużo ludzi właśnie przechodzi sobie w wieku 55 lat, proszę sobie to wyobrazić, że masz 55 lat, jedziesz na emeryturę, no a ci wszyscy funkcjonariusze, oni teraz dostają wysokie emerytury, to są emerytury gdzieś w okolicach, nie wiem, tam 2,5 czy 3 tysiąca, 3,5 tysiąca złotych, oni dostają dosyć spore emerytury, bo oni dostają takie emerytury jak połowa emerytury brytyjskiej, prawda? No taka jest rzeczywistość, że właściwie taki funkcjonariusz w Polsce, jeżeli na przykład załóżmy, że ma żonę, że jest mamusia i tatuś i oni mają po 55 lat, razem przychodzą na emeryturę w wieku 55 lat i do tego mają swoje mieszkanie spłacone, no to oni wynajmując to swoje mieszkanie z tymi emeryturami polskimi są bez żadnego problemu w stanie mieszkać w Hiszpanii, prawda? No nie będzie tam jakoś bogato, nie wiadomo jak.
No ale w sumie co tam, czego człowiek potrzebuje w takim wieku już, prawda? Taka jest rzeczywistość. No i mamy sytuację, w której no, w Wielkiej Brytanii, no Wielka Brytania, no to totalna zapaść, prawda? Ludzie, którzy no, to rozumieją, to pakują walizki i uciekają z Wielkiej Brytanii, ale to już nawet nie chodzi o emerytury, bo to jest jedna grupa społeczna, która się chce emerytury, zastanawia się nad emeryturami i tak dalej. No tam już nie wspominając o tym, że Wielka Brytania nie indeksuje emerytur, jeżeli wyjedziesz nie do tego kraju, co trzeba, i ta emerytura właściwie każdego roku jest coraz mniejsza i przepada. Teraz będzie jeszcze jej mniej, bo to jest 68 rok życia. No i ludzie po prostu się stukają, wielu ludzi się stuka w głowę, po co mieszkać w tej Wielkiej Brytanii, prawda? Co więcej, prawda? Jeżeli mamy taki biznes, mamy biznes, który taki wiecie, biznes, który możemy prowadzić ze Szwajcarii, to ludzie, Polacy, w ogóle Polaków olśniło. Proszę zobaczyć, tu tutaj mamy wykres 6,5 franka szwajcarskiego i 1 frank szwajcarski, widzimy, prawda? Dzisiaj 1 funt to właściwie 1 frank szwajcarski, 1,13, prawda? 1 do 1. Tak, ale to było 6,5, prawda? Czyli ludzie, którzy prowadzą biznes z operacyjnymi pieniędzmi pod nazwą funt brytyjski, stracili z 60 na każde 10 milionów funtów brytyjskich od 1974 roku 55 milionów funtów, prawda? No to są szokujące liczby, no bo gdyby wymienić 10 milionów funtów brytyjskich tam w 1974 roku, to miałbyś 65 milionów franków szwajcarskich. Dzisiaj 10 milionów funtów brytyjskich to jest 10 milionów franków szwajcarskich, czyli utrata 55 milionów franków szwajcarskich, czytaj tam 50 milionów funtów, prawda? Tak więc ludzie widzą, że ani biznesu się, jeżeli ktoś może prowadzić biznes z Szwajcarii, to przede wszystkim, jeżeli to się dalej będzie działo, co się dzieje z funtem brytyjskim, jeżeli on nie odbije do góry, a nie odbije, ja w to po prostu nie wiem, nie wierzę, nie wiem, chyba że mają jakieś ukradzione złoto z Indii, z Afryki, wiecie, zakopane gdzieś tam pod pałacem Buckingham czy tam coś, no ale chyba nie mają. No i co się będzie miało stać, szanowni państwo? No, stanie się to, że dalej funt brytyjski będzie się zawalał, więc ludzie, którzy prowadzą biznes poprzez bazową walutę, jak funt brytyjski, poprzez wysokie podatki w Londynie w porównaniu do niskich podatków w Szwajcarii, no i generalnie dla Polaka Szwajcaria jest fajniejsza i lepsza, no bo przecież wsiadasz w samochód i jesteś, prawda? Szwajcaria jest rzut beretem właściwie z Polski, jeżeli na przykład patrzymy takie miejsca jak, nie wiem, Wrocław, czy tam Śląsk, czy Kraków, to jest niedaleko Szwajcaria, prawda? Wielka Brytania, tam też trzeba jechać, tam lecieć, tam, prawda? A Szwajcaria jako tako wcale, czy trzeba zadać sobie pytanie, czy Szwajcaria i właśnie pod tym kątem jest aż taka droga, jeżeli chodzi o ceny, bo wiadomo, że tam są drogie ceny, ale czy jest tak znacznie droższa niż Londyn na przykład, prawda? Czy jest znacznie droższa niż Londyn, no bo tam trzeba latać, jeździć tym samochodem, a Szwajcaria, mieszkasz, jak masz firmę w Szwajcarii, to sobie jesteś w tej Szwajcarii. No i tak, ze Szwajcarii masz blisko wszędzie, prawda? Do Bawarii, do Polski, wiecie, nad Rivierę Włoską, nad Rivierę Francuską, do Monako, wiecie, wszędzie, wszędzie masz blisko, no, wszędzie masz blisko ze Szwajcarii. Bardzo, bardzo, bardzo obiecująco, tak? Więc jeżeli Szwajcaria i będzie się tak rozwijać, jak się rozwijała w ciągu ostatnich 50 lat, a Wielka Brytania będzie się rozwijać tak, jak się, znaczy się zwijać, Wielka Brytania się zwija, a nie rozwija, prawda? I będzie się zwijać Wielka Brytania w ciągu ostatnich 20 lat, no to jest to oczywiste, że prowadzenie biznesu poprzez franka szwajcarskiego, przez szwajcarskie firmy, przez szwajcarskie banki, z walutą bazową szwajcarską, szanowni państwo, wraz z tymi ich tam możliwościami złota, no bo Szwajcaria jest bardzo dobrze rozwinięta, jeżeli chodzi o handel złotem i tak dalej. Jest dużo skrytek, to jest niesamowite w ogóle. To jest, przepraszam, ale Londyn to jest dla jakiegoś frajera takiego, który w ogóle nie rozumie i tyle. No i tyle, który nie rozumie tych słów, które ja mówię, prawda, które ja tutaj wypowiadam. No taka jest rzeczywistość. Ja nikogo do niczego nie namawiam do przeprowadzki do Londynu, Szwajcarii, tam czy gdziekolwiek, tam trzymania pieniędzy w czymkolwiek. Niech sobie trzyma w skarpecie, niech sobie wymieni na muszelki. Tak naprawdę nikogo do niczego nie namawiam, szanowni państwo, tylko pokazuję tutaj opcje i to są wszystko matematyka. Ja sobie tych wykresów przecież 50 lat tam nie rysowałem, prawda? Nie siedzę w komputerze i ich nie rysuję. No i taka jest rzeczywistość, że przede wszystkim a dla ludzi, którzy mają biznes, prowadzenie biznesu poprzez Londyn, operacyjnie poprzez funta brytyjskiego jest
To jest po prostu dla frajerów w porównaniu do Szwajcarii, a Szwajcaria jeszcze ma lepsze warunki z Unią Europejską. No i tyle. Więc to jest B. Drugie, tak? Sytuacja emerytalna jest tak tragiczna w Wielkiej Brytanii, że po prostu jak ktoś liczy, że wiecie, no sorry, ale emerytura w wieku 68 lat, sorry, ale nie, prawda? No to jest B. Wynagrodzenie w Hiszpanii przerosło wynagrodzenie per purchasing power parity. Wiecie, że tego nie lubię, ale taka jest prawda, że tam akurat przerosło. Po prostu za minimalną w Hiszpanii lepiej pożyjesz niż za minimalną w Wielkiej Brytanii. I proszę mi nie mówić, że w Hiszpanii jest bezrobocie, czy tam we Francji, jak tam, no jakieś tam jest, prawda, jak wszędzie, ale w Hiszpanii jest najniższe bezrobocie ever w danym momencie. Dalej, czyli mamy A dla firm Szwajcaria, Zurich wobec Londynu, B typu minimalna płaca, minimalne wynagrodzenie już jest lepsze w Hiszpanii, C nie trzeba tam gazu, D nieruchomości tańsze we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, prawda, o niebo niż w Wielkiej Brytanii, nie trzeba gazu, a mamy problem gazowy, prawda, tutaj się odgazowywujemy, prawda. No tak, kiedyś Niemcy nas zagazowywali, no niestety przykra taka sytuacja, no a teraz nas Unia Europejska odgazowywuje, prawda, że gazu mało było, bo jeszcze Niemcy na coś wpadną, prawda, no taka jest w danym momencie, szanowni państwo, rzeczywistość, jeżeli chodzi o Europę i Wielką Brytanię, no i jeszcze jest wiele innych aspektów takich, że wiecie, Wielka Brytania może ci przestać wypłacać emeryturę wielkości brytyjskiej, prawda, ze względu na to, że na przykład wprowadzi takie same zasady dla krajów europejskich, jak na przykład dla Australii, Kanady i Nowej Zelandii. Jeżeli ktoś mówi, że to jest niemożliwe, że nie będą wypłacać takich samych emerytur, jeżeli tam sobie zarobiłeś emeryturę, jak będziesz mieszkać w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, to niech się stuknie leciutko tak w główeczkę paluszkiem, prawda, ze względu na to, że no, jeżeli Wielka Brytania robi to swoim własnym obywatelom, którzy masowo mieszkają w Australii, Kanadzie i tak dalej, to dlaczego nie miałaby tego zrobić Polakom, Rumunom, Litwinom, Bułgarom? No przecież no dajmy sobie na spokój, tak? Przecież, no, przecież to jest normalne. No i generalnie Wielka Brytania pod każdym kątem, każdy parametr, to wiecie, ja w ogóle bym o tej Wielkiej Brytanii nie robił tych filmów, no ale generalnie to jest taki temat topowy, dużo ludzi się tym interesuje, bo dużo Polaków po prostu mieszka w Wielkiej Brytanii. No i dużo Polaków tego nie rozumie, prawda? No, ale to ja to mówiłem, że Polacy będą uciekać z Wielkiej Brytanii, bo jeszcze dodatkowo przecież jest jeszcze następny punkt, który, no jeżeli mieszkamy w Wielkiej Brytanii na przykład 20 lat, czy 20 lat wypracowaliśmy sobie do emerytury, to nie ma znaczenia, czy będziesz pracować 30 więcej, czy 20, no bo dostaniesz się tak tylko za 35, czy tam za 30, a tak wyjeżdżając do Hiszpanii możesz sobie wypracować drugą emeryturę i mieć dwie emerytury, na przykład jedną sobie wypracujesz przez następne 20 lat emeryturę w Hiszpanii, będziesz mieć emeryturę z Wielkiej Brytanii, a wielu ludzi to jeszcze będzie miało emeryturę z Polski i wielu jeszcze tam z jakiejś Norwegii. Naprawdę, Polacy, jeżeli jesteśmy zastawieni emeryturami, chyba najbardziej ze wszystkich narodów europejskich, coś mi się wydaje, prawda? Mamy najbardziej różnorodne emerytury, to też trzeba o to dbać, żeby oni nas wszystkich wywalić nie chcieli na te emeryturki, bo tam im paluszki aż przebierają, prawda, tymi brudnymi paluszkami, prawda? No taka już jest rzeczywistość, szanowni państwo. Tak więc Wielka Brytania, szanowni państwo, leży pod kątem przede wszystkim prowadzenia biznesu, zapadający się funt brytyjski do franka szwajcarskiego, niższe podatki w Szwajcarii, niższe nieruchomości, Hiszpania, wieki emerytalne w całej Europie, no przecież to w Polsce wiek emerytalny 55, tam u nich 68, u nas 60, u nich 68, 50. Naprawdę, to co się dzieje w danym momencie, to jest po prostu takie kap, ta Wielka Brytania tak sobie kapie, aż wykapie, prawda? Nie wiem co będzie. Może będzie masowa emigracja z Wielkiej Brytanii, jak po pierwszej W, prawda, że w setkach tysięcy, no przecież po 45, w setkach tysięcy właśnie Brytyjczycy wyjeżdżali z Wielkiej Brytanii do Australii, do Kanady, Nowej Zelandii, przecież tam połowa populacji to są właściwie Brytyjczycy, prawda, urodzeni tam albo po prostu przyjezdni. No taka jest rzeczywistość, wiele innych jest też innacji, no ale tam bardzo dużo Brytyjczyków wyjeżdżało, prawda, ale mimo to, że tam dalej niby wojsko przyrzeka na króla, to i tak Brytyjczycy lachę w nich wszystkich tam wbijają, bo nawet nie indeksują swoim własnym obywatelom, którzy nawet walczyli za Brytanię, budowali Brytanię, nawet nie wypłacają im emerytur, właściwie kilka groszy im wypłacają, bo jak nie indeksujesz przez 10 lat, to emerytura spada o połowę.
jak nie indeksujesz przez 20 lat, to emerytura spada o 80%. No taka rzeczywistość, prawda? Zresztą ten wiek emerytalny w wieku 68 lat, więc tam ile oni będą ją wypłacać. Szanowni Państwo, no mówmy sobie wprost. No i teraz to pytanie początkowe. Czy można sprzedać w Londynie, czy gdzieś sobie nieruchomość za te pół miliona funtów i kupić sobie te 10 kawalerek w Polsce, czy 20, czy 15? Tak, są takie możliwości. Proszę bardzo, już pokazuję takie możliwości. Jest dużo takich możliwości, proszę zobaczyć. Szczecin, szanowni Państwo, w wielu miastach już nie ma takich możliwości, bo te ceny nieruchomości są skrajnie napompowane przez rząd Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę, Donalda Tuska, Chałysza i tego Hołowni, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No ale proszę bardzo, tutaj mamy Szczecin i proszę bardzo, w samym Szczecinie kliknąłem tylko 80 metrów kwadratowych i proszę bardzo, w Szczecinie 80-metrowe mieszkania, proszę bardzo, są po 385 tysięcy, proszę sobie wyobrazić. W Szczecinie sprzedają 80-metrówki po 4 tysiące za metr kwadratowy. Pewnie by się zbiło do 3,9. Proszę zobaczyć, w Gdańsku próbują opitalać coś takiego za 15 tysięcy, nie? Czyli 4 razy drożej niż w Szczecinie. No ale kliknijmy, te małe klitki sobie wybierzemy, to tak jakby ktoś chciał sobie sprzedać ten dom za pół miliona. Funtów, pół miliona funtów, w danym momencie to jest 2,5 miliona złotych, czyli takie po 250 tysięcy złotych, żeby mieć 10 kawalerek, sobie je wynajmiesz, no i z tego wynajmu, znaczy oddasz pod jakąś agencję, no i tam ileś tam tego będzie ciekło dla ciebie, prawda, tam nie wiem, w zależności jak sobie wynajmiesz, już nie ma z tego jakiegoś wielkiego zysku, no ale jakiś tam jeszcze jest, prawda, tak więc zobaczmy. Czy są w Szczecinie? No i proszę zobaczyć, tu w Szczecinie jakieś rudery się zaczynają, albo malutkie klitki po 149 tysięcy złotych. Szukamy po 250, prawda? 230, 239, widzicie, są jakieś klitki, popatrzcie. 239 tysięcy złotych, dwupokojowe 45 metrów, czyli bez problemu sobie znajdziemy jakieś małe mieszkanka do remontu, no niestety, czyli tutaj trochę kiepsko, no bo o to chodzi, że patrzymy, jakbyśmy sprzedali dom za pół miliona funtów, to jest 2,5 miliona złotych, czy kupimy, poszukajmy w takim razie, no tak, jeszcze koszty, prawda, jeszcze koszty, no dobra, liczmy tak plain, także te 2,5 miliona złotych z wymienionych pół miliona funtów, to powiedzmy bez tych kosztów policzymy sobie. Zobaczmy. Dobra, po 259 tysięcy, czyli po 250 by sprzedawali może. No i widzimy, cała masa, patrzcie, 260, 260, 27 metrów, 40 metrów, 30 metrów, prawda? Czyli cała masa, no może 8 kupisz, prawda? No może 8 kupisz tych kawalerek, no, czyli jest możliwość. Może będzie, jeżeli Morawiecki, jeżeli Tusk nie wprowadzi kredytu 0%, jeżeli Tusk skasuje te wszystkie inne dopłaty na te wszystkie, szanowni państwo, na te wszystkie, jeżeli pokasuje na te wszystkie dopłaty dla tych banków zagranicznych i deweloperów, no to jeszcze powinno być tańsze. No i widzimy, jest cała masa, prawda? Szczecin jeszcze jakoś się trzyma, no z 8 kupimy, prawda? No z 8 kupimy, w zależności od naszych możliwości negocjacyjnych i uległości sprzedających, tak? Więc są okazje, można sobie kupić 10 kawalerek, no to już tak uszczuplone to jest, no ale jakoś ujdzie w Szczecinie. Szczecin, ładne miasto, prawda? Tak jak właśnie ktoś by chciał mieszkać, nie wiem, gdzieś tam w Hiszpanii na Wyspach Kanaryjskich, prawda, wiadomo, bo tutaj zimno, prawda, i niedobrze, i niemiło, no to wtedy, wiecie, no można ze Szczecina latać, no tam Poznań jest jeszcze niedaleko, niedaleko, no taki kawałek, no ale jeszcze z Berlina można latać, prawda, więc w sumie jest Berlin, Poznań, Szczecin, tak, więc tak w sumie można sobie latać stamtąd, no ale jeżeli klikniemy, proszę zobaczyć, ja też chciałbym to zauważyć, że jeżeli wyjdziemy do 5 kilometrów, no to tych nieruchomości troszeczkę jest kilkaset więcej, no i popatrzmy, jest kilkaset więcej, no ale cenowo właściwie to się zbytnio, jest kilkaset więcej, ale cenowo zbytnio się tutaj nie różni, to są inne. Co jest bardzo miłe i fajne, o czym bym chciał powiedzieć, no to jest to, że na przykład jeżeli weźmiemy sobie do 10 km, bo w samym Szczecinie jest bardzo dużo nieruchomości 80 metrów i wyżej, no i proszę zobaczyć, dosyć dużo nieruchomości jak na Polskę 80-metrowych i wyżej, no i ich jest tutaj akurat na tej stronie, proszę zobaczyć, dosyć dużo. Nie wyskoczyło ile, gdzie to mamy, 80 metrów, dobra. Nie widzę, a jest 658, no i proszę zobaczyć, bardzo dużo jest dużych mieszkań w Szczecinie, nie? Patrzcie, 380 tysięcy, 385 tysięcy, 390, 400,
No i popatrzcie, w Szczecinie 90-metrówki możesz sobie kupić za 90 tysięcy euro. Nie? Za 90 tysięcy euro. A w Gdańsku próbują tam ci to opitolić za, czy tam w jakichś innych miastach, w Warszawach i tak dalej, próbują ci to opitolić za 1,5 miliona, za 2 miliony, no a w Szczecinie 400 tysięcy, tak? Czyli w Szczecinie można powiedzieć, może nie są dokończone dobrze, ale sobie dokończyć można samemu, prawda? W danym momencie, pomijając, że są nie tak ładnie dokończone, 100 metrów kwadratowych w takiej ładnej kamienicy, wow. Ładna kamienica, tylko sobie można ładnie zrobić. Ciekawe, czy to są jakieś mankamenty, ale kamienica piękna, prawda? Patrzcie. Kamienica sama w sobie jest, chwileczka, zobaczymy, piękna. Mam nadzieję, że to nie poddasze, bo kamienica ładna. Kamienica jest ładna, prawda? Jeżeli to ta kamienica, no to jest piękna. Ja mam słabość, szanowni państwo, do kamienic takich pięknych. Tak więc tak to u mnie wygląda. No, ładna kamienica. Ja mam słabość do takich kamienic. Mówię wprost, no mam słabość do takich kamienic, jeżeli to jest ta kamienica, no ale ona 480 tysięcy, no to w Gdańsku by ci próbowali w takiej lokalizacji to opitolić za 2 miliony, tak, czyli no w Szczecinie, szanowni państwo, w Szczecinie mamy możliwość kupienia nieruchomości, na przykład w stosunku do Gdańska 4 razy taniej, a w stosunku do Warszawy 7 razy taniej. No w Warszawie, no żeby kupić coś takiego, no to nie wiem tam ile trzeba wydać. 3 miliony złotych w takiej kamienicy? Nie wiem, że 3 miliony, 3,5 chcą, prawda? No tak to zostało napompowane, tak. No a w Szczecinie widzicie, jakie są możliwości. Są po prostu duże możliwości. Tam też jest problem, że te śmieci drogo i tak dalej, no ale po prostu może miasto zwyczajnie nie dopłaca do tego, dlatego jest drogo. Taka jest rzeczywistość, tak więc tak, szanowni państwo, dużo możliwości jest w Polsce, jak ktoś bardzo chce, może dalej sobie sprzedać nieruchomość w Londynie za 500 000 funtów, to będzie miał 2,5 miliona złotych, może kupić za to 10 kawalerek mniejszych lub trochę większych, 8 może, prawda, może się przeprowadzić na Wyspy Kanaryjskie do Hiszpanii i sobie z tego żyć. Ja oczywiście nikogo nie namawiam do takich ruchów, to tylko wideo edukacyjne, informacyjne, a firmę warto założyć sobie właśnie, jeżeli ktoś ma taki grubszy hajs, no to firmę właśnie ewentualnie przez Szwajcarię, zakładając, że funt brytyjski tak samo będzie się cofał, zakładając, szanowni państwo, że no, podatki będą w Szwajcarii niższe i tak dalej, no to w ogóle nie ma sensu, mówmy sobie wprost, dla zdarzonej ilości ludzi w ogóle wybierając mieć dom w Londynie za 500 000, 10 kawalerek w Polsce, no to wiadomo, że lepiej 10 kawalerek w Polsce, prawda? Firmę w Londynie, firmę z Zurichu, w Zurichu, Zurichu mówimy po polsku, to bo Zurich to po angielsku, prawda? A u nas Zurich. W Zurichu, wiecie, czy tam gdzieś w jakimś szwajcarskim, no to wiadomo, że tam lepiej firmy i tam lepiej funtach, w frankach szwajcarskich. Wiadomo, prawda, że lepiej mieszkać sobie w Hiszpanii niż w Polsce i tam, nie wiem, masz dom i tam te drewno i śmierdzi, trzeba to palić, prawda, i 3000 miesięcznie, tak więc fajnie mieć te 10 kawalerek w Polsce, na przykład w takim Szczecinie, mieszkać sobie w Hiszpanii, a firmę mieć, szanowni państwo, w Szwajcarii. To takie jest bardzo optymalne teraz dla nas Polaków. Ja pokazuję, co może być dobre dla Polaków, po prostu, prawda, a takie rzeczy dla wielu ludzi, nie dla każdego, ale dla wielu ludzi dalej są opcje. Odpowiadam na pytania. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście do subskrybowania. Pozdrawiam. Jeżeli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominąć następnych produkcji. Pomóż nam budować kanał i polajkuj go także, dzięki czemu nakarmimy algorytmy YouTube'a, a film rozprzestrzeni się na YouTubie. Dziękuję i pozdrawiam oraz do usłyszenia już wkrótce.